Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast. W tym tygodniu e, chciałabym troszeczkę porozmawiać, tutaj właściwie poprowadzę monolog, e, ale taką formę też lubię, chociaż e, oczywiście wolę interakcję z Wami, ale nie zawsze się da. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek podcastu e, rozjaśni e, w wielu głowach Kwestie tego, czy jadło spisy to jest zło. I słuchajcie, odkąd w ogóle dowiedziałam się o jedzeniu intuicyjnym, to stałam się jego największą zwolenniczką na świecie. A to było stosunkowo niedawno, dlatego że dowiedziałam się to od swojej koleżanki Kasi, z którą zresztą poprowadziłam tutaj rozmowę w moim podcaście. I również na temat jedzenia intuicyjnego, więc to było jakoś w tamtym roku. Oczywiście, jakby idea jedzenia intuicyjnego jest bardzo intuicyjna i polega na tym, że powołujemy się na sygnały sytości i głodu, i wsłuchujemy się w potrzeby naszego ciała, ale od początku. Ja w ogóle jakoś właśnie w tamtym roku, kiedy porozmawiałam, porozmawiałam sobie z Kasią, popatrzyłam trochę też na dietetyczki, które tutaj są w Stanach i powiem wam szczerze, że oprócz tego, że dieta ketogeniczna się tutaj szerzy i ma się bardzo dobrze, ja bym to porównała do Polski, nie wiem, no parę lat temu, to jest też duża fala właśnie takich dietetyczek, które Namawiają, zachęcają do jedzenia intuicyjnego, i mi się to bardzo spodobało. No i ja oczywiście zainteresowana tym wszystkim, też z punktu takiego, wiecie, z punktu widzenia dietetyczki i psychodietetyczki. Podglądałam sobie, co one tam mają w swojej ofercie. I okazało się, że żadna z nich nie ma jadłospisów. I ja się wtedy tym. Tak bardzo, bardzo zachłysnęłam, i powiedziałam, że okej, okay, to w takim razie jadłospisy to jest zło. Faktycznie, jadłospisy to jest restrykcja i w ogóle masakra, dlaczego ja mam w swojej ofercie jadłospisy. Ja to wszystko muszę wycofać. I taka była moja pierwsza reakcja. Ale z czasem zaczęłam sobie tak myśleć, i doszłam do wniosku, że znowu włączyło się właśnie takie moje zero jedynkowe myślenie. Że okej, okay, jedzenie intuicyjne to jest 100%, wszystko jest świetnie, kwiatki, pachnie i w ogóle same serduszka, a jedzenie ym, według jadłospisu no to jest zło, w ogóle czeluście, piekła, same restrykcje, i w ogóle masakra. No, ale y, odkąd zdałem sobie sprawę, z tego, że właśnie tak trochę na to zero-jedynkowo patrzę, no to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego wielu dietetyków spisu u siebie mają. I dzisiaj chciałabym Wam trochę rozjaśnić właśnie to, że według mnie jadłospisy to nie jest zło, u wszystkich się nie nadadzą, ale u niektórych zadziałają bardzo fajnie. I porozmawiamy sobie też o tym, jak z jadłospisu można przejść na jedzenie intuicyjne, bo to się nie wyklucza. I co więcej, to jedzenie intuicyjne to jest, wiecie, taki jakby cel a przechodzenie do tego jedzenia intuicyjnego to jest proces czasem bardzo długi, ale początek tego procesu, co ciekawe, może właśnie zacząć się od jadłospisu. I jak sobie tak myślałam, jakie zalety właściwie są jadłospisów, to doszłam do wniosku, że po pierwsze to jest bardzo bezpośrednia forma pomocy. Tak? No, wyobraźmy sobie osobę, która, no nie wiem, przytyła. Albo już długo zmaga się z tym, że jest otyła, czy ma nadwagę, i ma już po prostu dosyć. Według siebie próbowała już wszystkich wyjść i Jedyne, co widzi, to jest pójście do dietetyka i dieta. No i faktycznie taki jadłospis to jest bardzo bezpośrednia forma pomocy, no bo jeżeli jest oczywiście dobry dietetyk, tutaj już indywidualnie to, to trzeba potraktować i po prostu musicie znaleźć kogoś, komu ufacie i kogoś, kto wiecie, że jest kompetentny, bo z tym teraz jest też często ciężko. No ale powiedzmy, że znalazłyście już takiego dietetyka, czy dietetyczkę. Zgłaszacie się do niej i w zasadzie, no nie wiem, różnie to bywa, ale powiedzmy, do dwóch tygodni macie zindywidualizowany jadłospis. I on może przybrać tak naprawdę dwie formy. Albo to będzie taka tabelka z konkretnymi posiłkami na konkretne dni i o konkretnych porach, albo to będzie. Taka forma, ja kiedyś taką dostałam, bardziej skupiona na liczeniu makroskładników w ramach posiłku, i wtedy możecie sobie już według tabelek dobierać, żeby wpasować do tych makroskładników poszczególne produkty. Nie wiem, czy każdy tutaj. Zrozumie o co mi chodzi. To jest tak, że na przykład mamy napisane, że na śniadanie możemy zjeść 20 gramów węglowodanów, 20 gramów białek i, nie wiem, 10 gramów tłuszczów. I mamy tabelki, ile produktów w ramach na przykład tych 10 gramów tłuszczów wchodzi. No i nie wiem, mamy 10 ml oliwy, 5 ml czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki sposób sobie dobieramy produkty i składamy w potrawy. No i tutaj już powiem, że drugi sposób ja dostałam na, na samym początku swojej drogi, jak pierwszy raz miałam kontakt z dietetyczką i dla mnie to był taki, wiecie, wow. Przede mną się otworzyły wrota kolejnego levelu zapoznania się z dietetyką, bo nigdy wcześniej nie miałam czegoś takiego. Zawsze wcześniej, jak nie wiem, szukałam jakichś jedłospisów w internecie, no to zawsze miało to formę takiej rozpiski dniowej. A tutaj jednak okazuje się, że jest to bardziej elastyczne. I ja byłam zachwycona, bo wiecie, nagle okazało się, że ja nie mam narzucone, co ja mam jeść. Więc tutaj gdzieś ta elastyczność też w tym drugim rozwiązaniu jest większa. Ale to zaraz sobie do tego dojdziemy. Więc pierwszą zaletą jadłospisów jest to, że są one szybkie, są bezpośrednie. I są bez takiego zbędnego, mogłabym powiedzieć tutaj, kołczowania. Oczywiście teraz w tych czasach kołczowanie ma takie bardzo pejoratywne, negatywne odzwierciedlenie, ale wcale tak nie musi być. Jeżeli traficie na dobrego kołcza, no to naprawdę taki coach może pozwolić. A dodatkowo no tutaj też nie strzelam sobie w kolano, bo jeżeli ktoś potrzebuje psychodietetyka, no to taki jadłospis się u niego nie sprawdzi. Ale są y, takie osoby, które mają już y, konkretną wiedzę żywieniową, y, są zdecydowane i po prostu chcą szybkiego rozwiązania, nie chcą takich konsultacji psychodietetycznych i dlatego też nie kierują się do psychodietetyka, a do dietetyka. No i tutaj jest właśnie kolejna zaleta tego, jest szybko, bezpośrednio, bez zbędnego coachowania. I jest też na pewno dużo taniej. Tu się nie oszukujmy. No nie wiem, takie zbudowanie jadłospisu to jest po prostu, jakbym miała Wam powiedzieć tak, z perspektywy twórcy, z perspektywy tego, kto to robi, no to, to jest dużo mniejszy wysiłek niż poświęcanie swojej uwagi. I wymyślanie ćwiczeń jeden do jednego podczas takich sesji psychodietetycznych. Więc po prostu te jedłospisy będą naturalnie tańsze, bo wymaga to po prostu mniej pracy z naszej strony. Dodatkowo one mogą być też wygodne w tym znaczeniu. Że, no nie wiem, na przykład wyobraźmy sobie osobę, która bardzo się śpieszy w życiu. Teraz już i tak nasze życia troszeczkę zwolniły przez COVID, gdzieś tam więcej siedzimy w domu. No ale ym, są osoby, które mimo to, że są w domu, są bardzo zabiegane. Ym, nie wiem, wyobraźmy sobie też mamy, które mają teraz w domu. Dzieci muszą ogarniać szkołę, muszą ugotować obiad, mają swoje obowiązki, swoją karierę, więc tego naprawdę może się dużo nazbierać, i wtedy takie osoby bardzo sobie cenią to, że one wręcz nie muszą się zastanawiać, co one zjedzą. Tak? One właśnie w, w ten sposób tutaj patrząc bardzo im by się nie spodobała ta druga forma jadłospisów o której ja mówiłam że jest bardziej elastyczna czyli te dobieranie makroskładników tak? tutaj te osoby po prostu przychodzą z konkretnym wymaganiem że one nie chcą się zastanawiać czy dobrze bilansują te posiłki czy to wszystko jest zgodne i czy będzie dla nich dobre więc one bardzo sobie właśnie wtedy doceniają taką formę że Wiedzą, że rano wstaną, będą miały do zjedzenia to, to i to, mają kupić to, to i to, bo też często, jeżeli mamy takie jadłospisy już skomponowane w formie tej rozpiski tygodniowej, to bardzo często tym jadłospisom towarzyszy lista zakupów. Więc to jest bardzo szybkie i bardzo wygodne dla takich zabieganych osób. Jeżeli chodzi o jadłospisy. No to ja, właśnie podczas tych rozkmin, stwierdziłam, że kolejną ich zaletą jest to, że one naprawdę mogą być super punktem wyjścia do jedzenia intuicyjnego, ale jak to zrobić, to zaraz Wam powiem, bo to wcale nie jest takie trudne, ale myślę, że wiele osób po prostu boi się pójść tą ścieżką. No dobra, no to znamy już zalety. Wiemy, że jadłospisy są szybkie, że są proste. Są proste oczywiście wtedy, kiedy dogadamy się tak, a nie inaczej z naszym dietetykiem albo dietetyczką. Są bardzo bezpośrednie, mogą zaoszczędzić pieniądze, mogą zaoszczędzić czas, mogą też zaoszczędzić takiej frustracji, że po prostu nie wiemy, jak komponować te posiłki i ktoś nas w tym wyręczył. No bo też umówmy się, my nie musimy być specjalistami we wszystkim. I czasem po prostu pewne kwestie w naszym życiu decydujemy się oddelegować. No i teraz, jakie ja widzę ym, wady jadłospisów, albo powiedziałabym raczej zagrożenia? No właśnie, to, że one są takie szybkie, to może fajnie się sprawdzi w momencie, kiedy mamy bardzo ym, wyedukowaną żywieniowo osobę. Bo taka osoba będzie wiedziała, że jeżeli ona ma w, tym, w tej rozpisce, nie wiem, makaron żytni, no to ona może sobie ten makaron żytni, na przykład podmienić, nie wiem, na ryż. Albo jak ma ryż, to może sobie to zmienić na makaron. Więc jeżeli chodzi o takie właśnie wyedukowane osoby, no to jadłospisy mogą się super sprawdzić, ale jeżeli taki jadłospis trafia na osobę która do tej pory miała bardzo złe przyzwyczajenia żywieniowe i nie bardzo się tym gdzieś tam interesowała, bo to też nie jest obowiązek. No to wyobraźmy sobie, że taki jłospis dostaje, nie wiem, dziewczyna, która odżywia się cały czas w McDonaldzie, i nagle nagle ma trzymać się takie rozpiski. To jest bardzo ciężkie, bo po pierwsze, taka osoba często też nie będzie wiedziała, jak gotować takie zdrowe posiłki, czy bardziej odżywcze, bym powiedziała. A po drugie, też okazuje się, że dla wielu osób jednak ten jadłospis z wielu przyczyn jest dość sporą restrykcją. A jak wiemy, takie restrykcje ilościowe i jakościowe mogą doprowadzić do tego, że nasza relacja z jedzeniem bardzo się pogorszy a tego byśmy nie chciały. No i dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zobaczcie, no tak czy siak, jak nie patrzeć, jakby nie patrzeć na te jadłospisy, no to one mają pewną założoną kaloryczność, więc to może skutkować taką frustracją, no bo też nie każdy nasz dzień jest taki sam. Tak, w jeden dzień jesteśmy bardziej głodne, w drugi dzień jesteśmy mniej głodne, i może się okazać, że w jeden dzień po prostu jesteśmy w stanie zjeść więcej niż te 1800 kalorii, powiedzmy, na jakie założona jest nasza dieta, jadłospis, a w inny dzień chciałybyśmy zjeść mniej. No i może to powodować takie poczucie, że kurczę, no, nie jestem głodna. Ale dopcham się, bo tak jest w tym jadłospisie. No a takie jadłospisy też często trafiają na osoby, które bardzo zero-jedynkowo na to wszystko patrzą, tak? I po prostu chcą się na 100% trzymać tego, co powiedział dietetyk. Ja sama tak miałam. I uwierzcie mi, że ja potrafiłam naprawdę ważyć każde zianko ryżu. Tutaj też z olą z się śmiałyśmy, bo ja dostałam takie. Y nie wiem, taką propozycję od dietetyczki, żeby nie jeść owoców po, nie wiem, tam 13 albo 16, już dokładnie tego nie pamiętam. I uwierzcie mi, że ja byłam tak zero-jedynkowa, że ja nawet nie chciałam pić herbaty o smaku cytrynowym, bo ta herbata już miała w sobie pewnie jakiś kwasek cytrynowy, a cytryna to jest owoc, więc ja nie będę tego piła. No i wiecie, z tego można się śmiać i faktycznie z Olką no pocisnęłyśmy niezłą bekę. Z drugiej strony jest pełno takich dziewczyn, a szczególnie w okresie takim nastoletnim, gdzie one po prostu są wszędzie uczone, żeby trzymać się zasad, tak? W szkole muszą trzymać się zasad. Każdy im mówi, że jak się będą uczyć, to będą najlepsze i tak dalej i tak dalej. Ja dodatkowo jeszcze byłam w szkole muzycznej, więc no ta zero-jedynkowość bardzo, bardzo była u mnie mocno zakorzeniona. No i, i takie to miało odzwierciedlenie. Więc e, niestety, jeżeli jadłospis trafi na taką osobę, to może być bardzo, bardzo ciężko. Drugą jakby wadą jadłospisów jest na pewno to, że znowu, jeżeli patrzymy na to bardzo jedynkowo i nie umiemy poruszać się po tym jadłospisie elastycznie, no to co wtedy, kiedy trafimy, no nie wiem, na jajecznicę w poniedziałek rano, a my mamy ochotę na słodkie jedzenie. Tutaj też rozbija się kwestia o to, że jeżeli nie mamy solidnych podstaw takiej wiedzy żywieniowej, to nie będziemy wiedziały, jak tą jajecznicę nagle zamienić sobie na owsiankę. No to ja wiem, że tutaj pewnie jest wiele dziewczyn, które dokładnie wiedzą, jak to zrobić, dokładnie wiedzą, jak liczyć makroskładniki, do jakich grup poszczególne produkty się zaliczają makroskładnikowo. I jestem pewna, że wiele tutaj z Was, które mnie słuchają, mogłybyście y, napisać książkę o zdrowym odżywianiu i nie są Wam idee liczenia makrosk makroskładników i dopasowywania różnych produktów, łączenia ich w posiłki i tak dalej, i Natomiast no, nie każdy tak jest i uwierzcie mi, że my często żyjemy w takiej e, trochę bańce i wydaje nam się, że jak my umiemy to zrobić, to to już jest, nie wiem, to jest e, oczywiste dla wszystkich na świecie, ale Wystarczy wejść sobie w jakieś takie dietetyczne, odchudzające grupy na Facebooku i zobaczycie, że jest naprawdę cały czas bardzo dużo ludzi, którzy sięgają po dietę 1200 kalorii, 1400 kalorii, 1000 kalorii. To naprawdę jest dalej duże pole do popisu dla dietetyków, żeby edukować. Więc też często gdzieś tam pojawiają się takie komentarze pod różnymi, nie wiem, postami na Instagramie, że po co to komu, przecież to już wszyscy wiemy. Okej, okay, ty wiesz, ale ktoś inny nie wie. I ten post zawsze może trafić na taką osobę, która zrobi takie wow, serio. Aha, okej, okay, czyli ja za jajecznicę mogę zjeść na przykład też awokado z mozzarellą i jajkiem. Wow! I wiecie, i wybucha wtedy takiej osobie głowa, dosłownie, bo wiele osób właśnie ma takie patrzenie i też brak tej wiedzy, więc one patrzą na tą jajecznicę w sposób taki, że ja mogę zjeść teraz tylko jajecznicę. I to ma dalsze konsekwencje, dlatego że możemy przyzwyczaić się do, do wiecie, poszczególnych posiłków i potem. Już tak do tego przylgniemy, że my dosłownie zaczniemy to jeść cały czas. To znaczy, dostaniemy na przykład tygodniowy jadłospis, który będzie właśnie jakąś taką inspiracją, a ktoś zobaczy, że okej, okay, schudłam na tym tygodniowym jadłospisie, to ja w obawie, że jak cokolwiek w tym jadłospisie zmienię, no to ja już będę się trzymać tego jadłospisu cały czas. No i taka osoba, Tydzień w tydzień je do, dokładnie to samo. I zobaczcie, że też zwiększa się ten strach przed normalnymi odżywczymi składnikami i produktami. Bo taka osoba myśli, ok, jak ja w poniedziałek zjem coś innego niż ta jajecznica, to ja już na pewno przetyję. Więc na przykład owsianka staje się zakazana. I tutaj właśnie brak tej elastyczności... Brak wiedzy żywieniowej może okazać się dużym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o jadłospisy. A też zauważcie, że bardzo dużo osób, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, sięgają po te jadłospisy w akcie takiej wiary, że ja nie mam silnej woli. U mnie też tak było. I ja bardzo winiłam się za to, że nie miałam silnej woli, że pojawi, pojawiały się napady i nie widziałam właśnie tego, że one pojawiały się na skutek e, tych restrykcji, które ja sobie zadawałam, a co ciekawe, ja dalej trzymałam się kurczowo diety, którą dostałam od dietetyczki w liceum, a ja już byłam naprawdę głęboko na studiach i cały czas patrzyłam na tą, tą dietę, która już w ogóle nie była dostosowana pod tryb życia, jaki ja w tamtym momencie miałam. E, więc, no tutaj jest to niebezpieczeństwo, że trafi to na osobę, która stwierdzi: Okej, okay, ja nie mam silnej woli, wyczerpała się. No to, no to ja chcę kolejną dietę. I okaże się, że kolejna dieta w ogóle nie pomaga, i wtedy pojawia się taki mindfuck, za przeproszeniem, że fakt, o co chodzi? Przecież ja kiedyś potrafiłam się trzymać z diety, a teraz już nie potrafię? I co z tym dalej robić? I wiecie, tutaj przetaczam Wam wady tych jednospisów, ale ogólnie. Um, Ogólnie rzecz ujmując, ja myślę, że te jadłospisy mogą być naprawdę dobrym punktem wyjścia do tego, żeby poznać swoje ciało. Tutaj też muszę doprecyzować, że jedzenie intuicyjne to jest wspaniała idea, ale nie dla wszystkich. Dlaczego tak mówię? Jeżeli mamy zaburzone relacje z jedzeniem, to może się pojawić tak, że my intuicyjnie będziemy zaniżać sobie albo zawyżać kaloryczność. Raczej zazwyczaj idziemy w zaniżanie tej kaloryczności. Czyli jeżeli ja na przykład powiem danej osobie, żeby ona jadła intuicyjnie, jak jej organizm wskazuje, to jeżeli mam osobę, która chce się odchudzać i chce, nie wiem, stracić parę kilo, to ona intuicyjnie nie będzie pewna, czy ona je dobrze, czy niedobrze, ale właśnie intuicyjnie będzie zaniżać te porcje i pojawi się takie myślenie, że ok, im mniej, tym lepiej, bo tym szybciej schudnę. Więc to jest pierwszy przypadek, gdzie jedzenie intuicyjne no, na początku bynajmniej się no, nie sprawdzi. Drugi przypadek to jest też taka osoba, która już zmaga się z... Niepoprawną relacją z jedzeniem i na przykład wpadła już w takie ciągi i napady, no to taka osoba może odczuwać głód non stop. Uwierzcie mi, to się nazywa właśnie taki głód wilczy. I rzeczywiście gdzieś tam te hormony sytości głodu, czyli leptyna i grelina, one już są tak rozregulowane, że poleganie wtedy na takich sygnałach z organizmu. Jest naprawdę strzałem w kolano, dlatego że taka osoba może po prostu dojść do wniosku, że ona jest cały czas głodna, więc ona cały czas musi jeść, ale z tyłu głowy będzie miała, że ona nie może jeść, więc zaczną się znowu restrykcje i będzie właśnie taka. Takie rozdwojenie jaźni, to um, lubię nazywać, że z jednej strony chcę jeść, z drugiej strony nie chcę jeść, z jednej strony organizm mi mówi, że ja jestem głodna, z drugiej strony wiem świadomie, że to jest niemożliwe, że ja jestem cały czas głodna. No i co w takiej sytuacji? To jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja i szczerze powiedziawszy, wtedy polegając tylko na tych sygnałach głodu i sytości, niedaleko zajedziemy. I dlatego bardzo często w takich przypadkach jest zalecana regularność. I to się gdzieś tam kłóci z tą ideą jedzenia intuicyjnego, bo ktoś by mógł powiedzieć: Ok, ale jak ja nie jestem głodna, to mam jeść, ok, ale ty nie jesteś głodna. Bo naprawdę nie jesteś głodna, czy te restrykcje, które Ty sobie zadałaś, są w tobie tak głęboko zakorzenione, że wma wmawiasz sobie, że nie jesteś głodna. Więc na początku ten jadłospis i regularność posiłków w tym jadłospisie może właśnie pomóc w tym, że taka osoba ureguluje sobie też te sygnały. I w momencie, kiedy ona już będzie wiedziała, że okej okay, je o tej porze, o tej porze, o tej porze, poukłada sobie te posiłki, no to wtedy można zaczynać eksperymentować. Czyli na przykład przesunąć sobie godziny posiłków, odjąć jeden posiłek, zjeść jeden posiłek większy od innego i zauważać te zależności, tak? Że na przykład jak ja jem trzy posiłki dziennie, to czuję się lepiej. A inna osoba dojdzie do wniosku, że okej, okay, nie, ja jednak się czuję lepiej, jak jem mniej, ale częściej, więc to już jest kolejny krok właśnie do tego, żeby jeść intuicyjnie, ale ta baza musi być zabezpieczona. Kolejnym kolejną taką, takim moim zastrzeżeniem do jedzenia, do przechodzenia od razu na jedzenie intuicyjne jest też to, że jeżeli ktoś bardzo chce schudnąć, no to tak jak powiedziałam to naprawdę może działać na niekorzyść tej osoby i w momencie kiedy my intuicyjnie zjedziemy poniżej podstawową przemianę materii no to już wiemy, że to nie jest dla nas dobrze że te mm, diety bardzo niskokaloryczne no nie są dla nas odpowiednie i no, tak naprawdę podstawowa przemiana materii to, to jest ilość kalorii które wystarczają albo nasz organizm potrzebuje wyłącznie po to, żeby przeżyć, ale wiecie, tak przeżyć leżąc na kanapie, po prostu, żeby oddychać, pompować krew, i tak dalej, i tak dalej. I my intuicyjnie uwierzcie, możemy zejść poniżej tej podstawowej przemiany materii, a czasem nawet nie trzeba poniżej tej, tego PPM-u schodzić, dlatego że m, nawet jeżeli będziemy powyżej podstawowej przemiany materii, to dalej może być niskokaloryczna dieta, tak? czyli to, m, co często się gdzieś tam przewija, że ktoś bardzo dużo ćwiczy i na przykład je, nie wiem, 2000 kalorii i dalej myśli, że wow, ok, ja jem 2000 kalorii, no to to jest bardzo dużo i jakby pff, nie ma opcji żeby, żebym ja nie dostarczała swojemu organizmowi wystarczającej ilości kalorii, a wręcz przeciwnie, ja pewnie mu dostarczam za dużo tych kalorii, dlatego tak wolno chudnę, więc intuicyjnie sobie ograniczę tą podaż kaloryczną i jeszcze pewnie dodatkowo zwiększę objętość albo częstość treningów. I tutaj też zawsze zaznaczam, że niskokaloryczne diety to nie są tylko diety 1000, 1200, 1400 kalorii ale to też równie dobrze może być dieta 2000 kalorii dla kogoś kto bardzo, bardzo ma dużą aktywność fizyczną więc na to trzeba uważać i dopóki my sobie tych relacji z naszym jedzeniem nie ustatkujemy no to ten jadłospis to może być właśnie taka super baza do tego Żebyśmy my um, zaczęły naszą przygodę z jedzeniem intuicyjnym. I jak to zrobić? Bo wyobraźmy sobie, że okej, okay, mamy już ten jadłospis, i jak to zrobić, żeby znowu nie wpaść w takie zero-jedynkowe um, podejście przede wszystkim na początku dbamy o tą regularność, to, co już powiedziałam. Bo dzięki tej regularności też okaże się, że my nie doprowadzimy do takiego wilczego głodu, bo często gdzieś też nie panujemy nad tym, nie pamiętamy o jedzeniu, tak? Nie wiem, porwiemy rano kawę, kawałek banana, potem się śpieszymy, jest łyk zupy, trochę ryżu, i nagle okazuje się, że wieczorem mamy taki wilczy głód, znowu jest napad, znowu jest pomyślenie, że fak, nie dałam rady, Jezu, jestem beznadziejna. A potem na następny dzień. W... Na nowo wchodzimy w ten sam schemat, czyli nie jemy śniadania, nie jemy drugiego śniadania, idziemy na trening yy, i myślimy, że wytrzymamy tak cały dzień. I nawet jeżeli wytrzymamy ten cały dzień, to gdzieś tam zazwyczaj wieczorem pojawia się kolejny napad, na następny dzień jest to samo. A nawet jeżeli wytrzymamy cały dzień nie jedzenia o samej wodzie i na przykład jabłkach, i oczywiście z treningiem, no to na kolejny dzień na pewno ten głód się odezwie. I i słuchajcie, pierwszym krokiem do tego, żeby fajnie potraktować jadłospis, to jest wyobrażenie sobie, że ten jadłospis to jest jak auto. Nikt nam od razu auta nie daje i nie mówi, że okej, okay, jakby wsiadaj i jedź. No nie, jest do tego jakieś konkretne przygotowanie, więc zachęcam Was do zadawania wielu pytań swoim dietetykom. To, ich, to jest po ich stronie żebyście wy jak najwięcej z tego jadłospisu wyciągnęły. Ja mogę od siebie dodać tyle, że zazwyczaj to jest bardzo indywidualna sprawa, więc tutaj musicie się kontaktować ze swoimi dietetykami. Natomiast no zazwyczaj można elastycznie podmieniać produkty. To znaczy, jeżeli mamy ryż, a ryż podchodzi pod tą kategorię produktów węglowodanowych, to możemy go zmienić na makaron. Jeżeli na przykład w naszym jadłospisie mamy orzechy włoskie, to możemy je zamienić na migdały, o ile oczywiście nie ma tam jakiejś alergii itd. itd. Więc pierwszy punkt w kierunku jedzenia intuicyjnego wychodząc od jadłospisu, to jest dobra baza wiedzy żywieniowej. I czasem można też sobie pogrupować te wszystkie produkty, które my zazwyczaj spożywamy, właśnie w takie kategorie węglowodanowe, białkowe i tłuszczowe. I wtedy będzie nam łatwiej te produkty podmieniać. I to też zobaczcie, że da od razu taką elastyczność temu jadłospisowi, tak? My już nie będziemy związane z tym jadłospisem tak jedno zero jedynkowo. Tylko już będziemy miały jakiś wybór, będziemy miały takie po poczucie, że okej, okay, ja mogę sobie wybrać produkty, tak? I one też działają, i jest spoko, i to dalej idzie według mojego planu. Po drugie, taką sprawą, która bardzo pomaga i przybliża nas do jedzenia m, intuicyjnego, jest to, że wyobraźcie sobie, idziecie już według jadłospisu i na przykład już. Bardzo dobrze zdajecie sobie sprawę z waszych porcji, z tego, co jecie, co wam smakuje, a co nie. I w momencie, kiedy boicie się odejść od tego jadu spisu, bo na przykład boicie się, że nie wiem, że nie będziecie już liczyć kalorii, ale z drugiej strony też chcecie od tego odejść, to bardzo fajną metodą jest podmiana produktów w takim sensie, że Powiedzmy, nie wiem, miałam w jadłospisie 50 gramów płatków owsianych. No to na następny dzień zamiast odważyć te płatki owsiane, to biorę na oko. I oczywiście to będzie budziło różne takie kłujące myśli, że kurde, ja nie wiem ile tego tam jest dokładnie. Ale no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że początki zawsze są najtrudniejsze i trzeba to przejść bo jak my tego nie przejdziemy, to zawsze będziemy związane z jadłospisami z i zawsze będziemy się bały y Podjąć tego kroku do jedzenia intuicyjnego, a na tym nam zależy. Więc też trzeba się zastanowić, na czym mi zależy. Na tym, żeby zostać cały czas w tym schemacie, cały czas w nim być i się dusić, bo często te osoby już się duszą tym wszystkim, są zmęczone tym um, liczeniem kalorii, tym, że nie mogą na przykład wyjść ze znajomymi, bo nie wiedzą, ile w danej restauracji to, co zamówią, ma kalorii. Więc jeżeli my nie chcemy już się dusić w tych schematach, to musimy zrobić coś, co na początku będzie nas uwierało, co będzie trudne, ale szybko, uwierzcie mi, bardzo szybko przekonacie się, że to nie jest takie straszne i powiem więcej, eksperymentując, tak i obserwując siebie, bardzo dużo osób i moich klientek, dziewczyn, które ja prowadzę, rozochaca się, tak? one chcą próbować, chcą eksperymentować, ale właśnie tym pierwszym eksperymentem może być to, że bardzo intuicyjnie, ale znając już te swoje porcje, dorzucacie na oko na przykład ryżu czy makaronu czy nie wiem, płatków owsianych i to może się zacząć od pierwszego produktu, od jednego produktu. A z miarą czasu, w miarę czasu możecie Podmieniać całe posiłki. Jak już dobrze się z tym poczujecie, to na przykład możecie podmieniać kolejny posiłek albo kolejny produkt z kolejnego posiłku. Ale pamiętajcie, że też działając tak, musimy dokładnie zdawać sobie sprawę z tego, ile wynosi nasze zapotrzebowanie, żeby no nie zaniżać tego intuicyjnie, więc to jest bardzo potrzebne i musimy trochę sobie pobyć na tym jadłospisie, żeby właśnie poznać nasze porcje. To po czym my jesteśmy syte, po czym jesteśmy głodne, żeby poznać takie swoje właśnie porcje, produkty, co nas zaspokaja a co nie. I wtedy możemy zacząć eksperymentować. I ja stwierdziłam, że jadłospis to jest mega narzędzie, które wykorzystane dobrze, właśnie elastycznie może nas poprowadzić do jedzenia intuicyjnego jak po prostu takie nitro. Nie wiem, nie pamiętam w jakiej to było grze, ale pamiętam, że była jakaś taka gra na komputer, że jeździło się jakimś pojazdem i włączało się takie nitro, i po prostu ten pojazd wtedy tak mknął. I ten jadłospis może być właśnie takim nitro. Bo on może nas bardzo dużo o nas samych nauczyć, czyli właśnie tych porcji, naszego zapotrzebowania, tego, jak my się czujemy po konkretnych produktach, i może stać się taką właśnie bazą do eksperymentów. No i oczywiście, w miarę nabywania tej pewności siebie, udowadniania sobie, że wow! Niby jestem na jadłospisie, ale z drugiej strony zaczynam sobie tutaj intuicyjnie dosypywać tego produktu, tamtego produktu, umiem sobie dobrać to, a umiem sobie dobrać też tamto. No to z biegiem czasu może się tak też stać, że zaczniecie rozszerzać tą swoją dietę, że przestaniecie się już bać niektórych produktów, że stwierdzicie, że na przykład jest taki dzień, kiedy wy będziecie w stanie, nie wiem, zaryzykować. Albo odważycie się, żeby na przykład dodać do swojej owsianki kostkę czekolady w ramach tłuszczów. Więc to daje bardzo duże pole do popisu, ale powtarzam, że baza musi być konkretna. My musimy mieć tą bazę żywieniową, wiedzieć jakie jest nasze zapotrzebowanie, nauczyć się regularności naszych posiłków, wyliczyć sobie nasze zapotrzebowanie, ale tak szczerze. I pamiętajcie też, że wychodzenie z zaburzeń jedzenia polega na tym, że najpierw musimy się skupić na tym, żeby właśnie z nich wyjść, a nie na tym, żeby schudnąć. A zresztą też tutaj obalam jakiś taki mit, że często osoby tyją, jak jedzą intuicyjnie. Niekoniecznie, bo zazwyczaj po prostu wtedy te osoby jedzą dokładnie tyle, ile wskazuje im. Ich organizm, więc ani nie tyją, ani nie chudną. To jest takie zero-kaloryczne, bo nasz organizm tak naturalnie. Nie będąc niczym zmieniony, dążę do tego, żeby być po prostu na takim wygodnym zerze kalorycznym i nie mieć tego stresu w postaci ani przejedzenia, ani niedojedzenia. Ale jeszcze raz powtarzam, że podstawa musi być, i od tej podstawy właśnie intuicyjnie powielamy schematy z poprzednich etapów, z tych etapów, gdzie byłyśmy na, na jadłospisie. I modyfikujemy je i rozszerzamy dietę, jeżeli jest taka potrzeba. Więc, reasumując, zaletami jadłospisów może być to, że one są wygodne, szybkie, mogą być cudownym, naprawdę początkiem do jedzenia intuicyjnego, ale to nie jest takie proste. To znaczy, to wymaga jakiegoś już poświęcenia w takim sensie, że wymaga wysiłku od nas, żebyśmy się dowiedziały, jakie jest nasze zapotrzebowanie i też y, takiej elastyczności. To pamiętajcie, ja to ostatnio u siebie w poście nawet y, napisałam, że brak elastyczności to jest wróg postępu. Y, jak my się już zawisimy na tym jadłospisie, to to jest koniec. Dlatego że słuchajcie, też jakby w miarę chudnięcia czy w miarę wyrównywania sobie tych relacji z jedzeniem, nasze zapotrzebowanie będzie się też zmieniało, więc my musimy na to patrzeć bardzo, bardzo elastycznie. I wiem, że to jest wkurzające, bo ktoś by mógł sobie tutaj powiedzieć, że kurde, no to jak ja mam to elastycznie robić? Jak ja nie wiem, czy ja robię dobrze, czy ja robię niedobrze. Ale słuchajcie, nikt wam też tego tak do końca nie powie. To są wszystko jakieś eksperymenty, które trzeba u siebie obserwować. Obserwacja to jest klucz do sukcesu, naprawdę. Trzeba zauważyć, czy ja się potem dobrze czuję, czy ja się potem źle czuję, co bym mogła zrobić, żeby poczuć się potem lepiej, czy ja byłam syta, czy ja byłam głodna. No ale warto by było wyjść w tym wszystkim od pewnej ramy. I idąc takim tokiem rozumowania, Dlatego ja też za każdym wydaniem e-booka decyduję się na, na dołączenie jadłospisu, oczywiście z listą zakupów, żeby było łatwiej, żeby zaoszczędzić pieniądze, zaoszczędzić czas też teraz tak ważny w perspektywie COVID-a, tak? No, Słuchajcie, ja nie wiem jak w Polsce, natomiast tutaj dalej jest tak, że ludzie naprawdę starają się ograniczać czas spędzony na dworze albo w takich zamkniętych pomieszczeniach, więc też myśląc o tym, ta lista może się przydać. Natomiast ja dołączam te jadłospisy, dlatego że uważam, że z tą świadomością i z tym podejściem, które ja Wam tutaj wytłumaczyłam, to może być fajny krok do eksperymentów, obserwacji i jedzenia elastyczny, no już mi się wszystko myli, do jedzenia intuicyjnego. I pamiętajcie, że żeby nie patrzeć na to zero-jedynkowo, żeby dopasować ten jadłospis do siebie, ja, ty, ja tylko tutaj dodam jeszcze, że jadłospis dodany do tego e-booka e Słodkie Śniadania, ma w sobie m, codziennie cztery posiłki. E ma też dwa posiłki w ramach tych czterech posiłków. Dwa posiłki słodkie, dlatego że gdzieś tam wiem, że po prostu wiele osób lubi te słodkie posiłki, ale też boimy się ich, bo no gdzieś tam ten słodki smak kojarzy nam się z, taką, z takim złem, że no nie, na diecie nie może być za słodko. I tutaj też może być słodko, może być słodko nawet na każdy posiłek. Natomiast tutaj ważne jest to, żeby dobrze zbilansować swój posiłek, żeby on był odżywczy. A jak to wszystko robić, tłumaczę Wam w swoim e-booku w części teoretycznej. Więc jadłospis może być dobrym krokiem do jedzenia intuicyjnego, ale apeluję tutaj o elastyczność i dopasowanie tego jadłospisu do realiów. Swojego życia na ten moment. Za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli chciałybyście zaopatrzyć się w mój słodki e-book, to serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Link w bio od razu przeniesie Was do strony sprzedażowej. Podlinkuję ją także tutaj w opisie. No i na koniec muszę dodać, że bardzo, bardzo dziękuję wszystkim którzy zaopatrzyli się już w tego e-booka. Jest mi niezwykle miło. Jestem naprawdę wzruszona tym, jak mi ufacie, bo zaopatrzenie się w tego e-booka jest też formą dużego zaufania, więc bardzo, bardzo dziękuję za to i mam nadzieję, że te e-booki sprawią, że wasze poranki będą przyjemne, że zaczną się z uśmiechem, ale przede wszystkim też, że te śniadania poprawią waszą relację z jedzeniem. To jest coś, czego ja bym sobie bardzo życzyła, i jeżeli tak się stanie, no to na pewno mogę powiedzieć, że będę spełniona. Dzięki wszystkim, dzięki Wam, i pamiętajcie, że wszystkie linki są w opisie tego odcinka, a my słyszymy się za tydzień.